Pani Marszałek, Wysoka Izbo, odpowiadając na pytania pani poseł Wróbel, to najkrócej można byłoby powiedzieć, że prawdą jest wszystkie pytania, które pani zadała, bo projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady jest niezgodny nie tylko z zasadą pomocniczości, ale przede wszystkim jest niezgodny z polską konstytucją. Wprowadza rozwiązania na niwie europejskiej, które w Polsce dają dużo większą ochronę i bezpieczeństwo uczestników procesu badań klinicznych. No tak, była pozytywna opinia rządu i nawet ja pozwolę sobie zacytować fragment, że rząd, jak czytamy w uzasadnieniu rządu, rząd co do zasady popiera projekt przedstawiony przez Komisję Europejską jako spełniający oczekiwania. Więc z tym na pewno my jako posłowie Komisji do Spraw Unii Europejskiej nie mogliśmy się zgodzić. Kolejna sprawa, na którą zwróciliśmy uwagę w pierwszej kolejności, to było to, że projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczał badania kliniczne na człowieku bez jego zgody, a także na osobach małoletnich i chorych psychicznie. Co prawda jest to pokazane w wyjątkowych przypadkach określonych w projekcie rozporządzenia, jednakże jest to niezgodne z artykułem 39 polskiej Konstytucji, która w sposób kategoryczny mówi, że zakazane są wszelkie eksperymenty badawcze. Prawdą jest także, że zdjęto obowiązek ubezpieczania badań klinicznych z koncernów i przeniesiono ten obowiązek na państwa członkowskie poprzez nakazanie im ustanowienia mechanizmu odszkodowawczego. Również zrezygnowano z pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej i zastąpiono tą ocenę jednolitą decyzją, również za krótkie terminy odwoławcze. Natomiast na pytanie pana posła Szczerskiego, oczywiście ten projekt, tak jak powiedziałam na początku, jest niezgodny z zasadą pomocniczości i stąd ta uchwała, o której dzisiaj będziemy głosować. Natomiast projekt jest niezgodny z konstytucją. O tym mówiły dwie opinie Biura Analiz Sejmowych. Pierwsza opinia dotycząca całego dokumentu, która już w pierwszej opinii dowiedzieliśmy się o szeregach zastrzeżeń. Natomiast poprosiliśmy jako komisja o drugą opinię, typowo opinię stwierdzającą, czy projekt jest zgodny, czy niezgodny z konstytucją. I druga opinia Biura Analiz Sejmowych w tym przedmiocie również była krytyczna, określająca, że projekt jest niezgodny z konstytucją. I z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim posłom z Komisji do Spraw Unii Europejskiej za konsensus przy przyjmowaniu tego dokumentu i mam nadzieję, że jeżeli tak będziemy dalej pracować, to złe prawo unijne nie będziemy przyjmować w naszym kraju. Dziękuję bardzo.